Szanowni Państwo, serdecznie witam Pana Mariana Chomickiego, rdzennego gdańszczanina, miłośnika historii naszego grodu, od 1978 roku przewodnika po Trójmieście. Pan Marek, bo tak zwracają się do niego najbliżsi i znajomi. Jest także przewodnikiem po Kaszubach, Żuławach, Kociewiu, Pobrzeżu, Mierzei Wiślanej i mogłabym tak wymieniać jeszcze wiele rejonów. Jest instruktorem przewodnictwa oraz egzaminatorem państwowym w tej dziedzinie. Od 30 lat jest członkiem Koła Przewodników PTTK, a w obecnej kadencji pełni w tej organizacji funkcję wiceprezesa do spraw szkoleniowych. Pan Marek zgodził się opowiedzieć nam o tym, jakie przesądy wierzyli dawni gdańszczanie i jakie tajemnice kryje w sobie anielski zaułek, miejsce, na którym znajduje się nasza uczelnia. Odkryjmy zatem te sekrety. Dziękuję za prezentację. Jeszcze raz pozwólcie Państwo, szanowne panie, szanowni panowie, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, przyjaciele. Temat, który nas wszystkich interesuje od pewnego czasu, to nasze małe ojczyzny. To po prostu gdzieś mieszkamy, gdzieś pracujemy i pewnie od czasu do czasu zadajemy sobie pytanie, a kto tu żył przed nami, kto mieszkał, co tu się działo, czy ten niewielki fragment naszego miasta miał jakieś znaczenie, czy też nie. Przez te 40 minut, które mi organizatorzy wyznaczyli, spróbuję Państwu przybliżyć tajemnicę tego właśnie kwartału miasta, tego miejsca, gdzie, tak mi się wydaje, większości Państwo pracujecie, ale być może też i mieszkacie. Od pewnego czasu na pewno wszyscy zauważyliśmy w naszym mieście nowe oznaczniki ulic. Tutaj właśnie na Aniołkach jest ulica między innymi Dębowa, Herb Gdańska i nazwa tej dzielnicy. Ona się pojawiła nie tak dawno i skąd się wzięła, dlaczego w dziejach naszego miasta te aniołki miały znaczenie, chcę Państwu dzisiaj opowiedzieć. Więc przyjmujemy, że ten teren, na którym się znajdujemy, to aniołki. Czy w Gdańsku były jakieś inne nazwy, które dotrwały do naszych czasów i też związane z anielskim rodowodem? Tak, na ulicy Chlebnickiej do dzisiaj stoi kamienica nazywana Anielskim Domem. Jeżeli pojedziemy do Oliwy, przejdziemy się ulicą Polanki, będziemy oglądać te piękne, wspaniałe, zachowane do dzisiaj dwory, to przy piątym dworze, tam gdzie znajduje się szpital marynarki wojennej, trzeba podejść troszeczkę do góry i zobaczyć Anielski Dwór. Można wybrać się na Stare Szkoty. Jest okazja, bo właśnie na Starych Szkotach od nowego roku, czy od stycznia tego roku, prywatną siedzibę ma nasz arcypasterz. Skądś by z ciekawości zobaczyć, gdzie nasz opiekun duchowy mieszka. Te nazwy w większości, tak jak mówiłem o Starych Szkotach, można także zobaczyć forty nazywane Anilinkami. Te nazwy pochodzą, proszę Państwa, od znanego patrycjuszowskiego rodu gdańskiego, rodziny Engelke. Engel po niemiecku to anioł. A czy Państwa aniołki również pochodzą od tych gdańskich patrycjuszy? Za chwilę się Państwo dowiecie. Proszę. Ten czołg, który towarzyszy nam od czasów powojennych, w tym wypadku sfotografowałem, aby określić Państwu mniej więcej, gdzie znajdował się do początku XIX jeden z 10 gdańskich szpitali. Ten, o tym, którym chcę powiedzieć, który chcę przywołać, nosił nazwę Wszystkich Świętych albo Wszystkich Bożych Aniołów. I mamy rodowód tego określenia całego terytorium Aniołki. Poproszę o następne zdjęcie. Dokładnie z miejsca, którym stałem i wykonałem to zdjęcie, ulica Kilii Skłodowskiej i skrzyżowanie z Końskim Traktem, dosłownie prawie naprzeciw, może 50-60 metrów na wschód, znajdował się kompleks budynków, który za chwilę Państwo zobaczycie. Tak właśnie wyglądał szpital
wszystkich świętych aniołów. Obok szpitala świętej Gertrudy, po którym nie został żaden ślad, obok szpitala Bożego Ciała przy ulicy 3 Maja, jak Państwo jedziecie, widzicie ten kompleks, to były trzy szpitale zbudowane poza rogatkami miasta po to, aby przyjmować podróżnych, gości odwiedzających, pątników podejrzanych o choroby zakaźne. Powstały te szpitale oczywiście w średniowieczu, najczęściej w XIV wieku, z inicjatywy zakonu krzyżackiego. Pamiętamy, że krzyżacy zakon na poły rycerski, na poły duchowy. Tą regułę zakonną, szpitalną też krzyżacy zaczerpnęli, odgapili od joannitów. Więc oni, mając takie obowiązki w swoich regułach, w swoich statutach, doprowadzali do tego, że takie obiekty powstawały. Zakaźne choroby w średniowieczu to przede wszystkim trąd. On był tą zmorą ówczesnych mieszkańców i starano się w ten sposób odizolować osoby podejrzane o tą chorobę lub też już chorujące. Podobnym szpitalem, podobnym obiektem był również szpital wszystkich Bożych Aniołów. A jak wyglądał w XVIII wieku, możecie Państwo na tej rycinie Mateusza Dajsza, wykonanej na podstawie rysunku Lermana. Ten obraz, czy ten wizerunek powstał około roku 1760, czyli mamy wygląd z XVIII wieku. Kościółek oczywiście, tak jak mówiłem, służył jako kościółek i szpital służył jako miejsce pobytu osób zarażonych mniej więcej do XVI wieku. Później gdańszczanie stwierdzili, że ta ochrona jest po prostu nieskuteczna. Zaczęto budować i zakładać specjalne domy kwarantanny. Trąd przestał zagrażać, ale pojawiła się kiła, również zaraźliwa, i mieszkańcy Gdańska w XVI czy XVII wieku, podobnie jak inni mieszkańcy w Europie, tej choroby się obawiali. Więc w połowie XVI wieku doszli gdańszczanie do wniosku, że to jest nieskuteczne i w tych wszystkich szpitalach, a przecież, tak jak mówiłem, było ich aż 10, przypomnę, oprócz wymienionej przeze mnie już Trójki, szpital świętej Gertrudy, szpital Bożego Ciała, także w obrębie historycznego centrum Gdańska znajdowały się i szpitale świętej Elżbiety, świętego Ducha, świętej Barbary, świętego Jakuba jako jedyny resortowy dla marynarzy, dla żeglarzy, no i świętej Barbary na Długich Ogrodach. Zmieniono troszeczkę tą ordynację, zmieniono statuty i w tych kompleksach medycznych przyjmowano głównie osoby w podeszłym wieku, czyli dzisiaj byśmy powiedzieli, że to były takie domy pogodnej starości. Głównie kładziono nacisk na opiekę, a mniej na sprawy medyczne. Reguła i statuty wszystkich tych szpitali były jednakowe. Nakazywały organizatorom, zarządcom tych obiektów przyjmować 13 pensjonariuszy za darmo, natomiast wszyscy inni musieli za to zapłacić albo gotówką, albo obietnicą spadków po śmierci, czyli nieruchomości, także innych aktywów. W tym szpitalu, o którym mówimy, czyli szpitalu wszystkich Bożych Aniołów, przyjmowano w różnych okresach mniej więcej około 60 pensjonariuszy. Obowiązkiem ich było to, że ci, którzy za darmo, to musieli pracować, zapracować na swoje utrzymanie, a ci, którzy zapłacili, tego nie musieli robić, natomiast wszyscy obowiązkowo, codziennie musieli uczestniczyć w nabożeństwie i jeszcze jeden warunek, nie wolno było opuszczać na noc tego całego kompleksu. Wiemy, jak wyglądał ten kompleks, co się dalej stało z tym szpitalem. Dlaczego dzisiaj nie możemy wyjść na spacer i nie mogę go Państwu w naturze pokazać? Przyszedł rok 1807 i niestety bardzo zażarte walki wojsk napoleońskich z pruskimi, którzy broniły Gdańska, tutaj właśnie wzdłuż Wielkiej Aerei, czyli od strony północnej atakowali Francuzi, Prusacy się mocno bronili i wszystko to, co się znajdowało po drodze, uległo całkowitemu zniszczeniu. W 1807 roku ten szpital przestał istnieć.